Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura poinformowały we wtorek przed południem o swoim wielkim sukcesie, zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o to, że chciał doprowadzić do wybuchu bomby w polskim Sejmie, 2 ton materiałów wybuchowych. Sytuacja była budowana, czy emocje były budowane od samego rana, przecieki do mediów, lakoniczne komunikaty i wreszcie konferencja prasowa, na której opisano całą sytuację. Wygląda na to z pierwszych informacji, że służby rzeczywiście zapobiegły działaniom osoby, która miała złe intencje i która miała w dodatku możliwość wykonania odpowiedniej ilości materiałów wybuchowych. Bez wątpienia, jeżeli ten człowiek stanowił zagrożenie i uniemożliwiono mu jego działania, służbom należy się zarówno prokuraturze, jak i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należą się gratulacje. Jednak w sprawie jest mnóstwo pytań i wątpliwości. Część ekspertów zadaje pytanie, skąd taka wielka pompa, skąd takie wielkie medialne napięcie, które zostało specjalnie zbudowane przed tą konferencją prasową. Czy nie było czasem tak, że prokuratura, która nie do końca dobrze radzi sobie z postępowaniem w sprawie wyjaśnienia na przykład katastrofy smoleńskiej, albo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które również przeżywa swoje kłopoty, chciały nam wszystkim coś udowodnić, że świetnie działają, że ich współpraca przebiega doskonale i nie trzeba ani reformować prokuratury, a są takie plany, ani reformować Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O tym mówił Donald Tusk. I tutaj dochodzimy do sprawy najważniejszej. Z faktu, że kilku prokuratorów, gratulacje, wykonało dobrze swoją robotę i Agencja Bezpieczeństwa albo kilku agentów wykonało dobrze swoją robotę, gratulacje. Czy to oznacza, że wszystkie służby w Polsce funkcjonują tak jak należy i nie trzeba niczego zmieniać? Bo przecież nie jest tak, że po reformie prokuratury albo po reformie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nikt nie będzie w Polsce łapał terrorystów. Nie wiem, czy plany Donalda Tuska na zmiany w służbach są dobre czy też złe, ale ta jedna sytuacja na pewno nie powinna przekreślić całego myślenia o zreformowaniu tego systemu w Polsce.